Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj pokażę tą linkę obrotomierza, jak jest zamontowana. Tu od góry poszła. Poszła. I tutaj. O. Widać, widać. No i też chciałem dołożyć wskaźnik ciśnienia oleju. Nie działał. Pokazywał 4 bary. Jeśli tu przejdzie. Nie będzie widać. Tu też nie. No ale tu. Trzeba było zdjąć przewód, bo odciekł olej od tej strony, od czujnika. Po prostu ciekł. Ale też zrobił trochę motogodzin. Chyba dzisiaj 10 zrobił, albo mniej. Była też gałka założona, ale niewygodnie było. No, nabił trochę. Nie wiem, czy pamiętacie, ile było. Ja pamiętam, że to było 36. Tu było. Teraz jest 2441 motogodzin. I to 50, ale działa. A ten ślimak, co tam jest przy tym silniku, coś tam inaczej źle chodzi, bo tutaj za bardzo skaczą tu obroty. No, ale co do wskaźnika. No. Dobry jest, on jest dobry. Pokazywał tutaj 4 bary. No to dobre ciśnienie. Czyli silnik w dobrym stanie. A jeszcze pokażę, jak przeprowadzona jest od góry linka. Tu te stare wiszą. No, nagrywam już tu trochę wieczorem. A ta maska mnie denerwuje. Nie da się jej trochę otworzyć. Poszło? Otworzyła się? Otworzyła. Trzeba uważać, bo tutaj jest ten spornik. I chyba mi na tą śrubkę przeszło. Ale wskaźnik jest nie za bardzo, ten spornik. No, linka gdzieś tu była. Jest tutaj na jakimś drutem. Nie wiem, muszę wejść, żeby to pokazać. Na nowy filterek założony. No, tutaj na drucie jest zamocowana, ale działa. Działa elegancko, pokazuje. O to godzin, jak mówię, nabił. Wcześniej było 36, a dzisiaj nabił trochę. No, ale problemy z tą maską. Bo tam jest wykrzywione i nie chce się zamykać. Dobra, na luzie jest w ogóle. A po co nastawiam ten gaz? Na przyrzucenie jest nastawiany. A jeszcze tu poprowadzenie. Linki od dołu. Widać? Chyba widać. No widać. Tam końcówkę. No. Ile już nagrywa? 3 minuty. No. A ze sprężarki ciągle cieknie olej i nie wiem, co jest. Czy tu gdzieś uszczelnienia puściły, albo tu. Ale stąd cieknie olej, z tego, co się podnosi do włączenia. Ale sprężarka działa, pompuje. No. Tłumik też niedługo będzie zmieniony na zwykły, okrągły. Może to będzie przeszkadzać, ale będzie w końcu zwykły, bo wylatuje. Tak, i to mnie denerwuje. Może i do lasu to jest dobre, a to jest wkurzające. Będzie w końcu zwykły, okrągły z zatora. Nasadzany. Zwykły, okrągły. Albo ten prostokątny. Będzie prostokątny albo okrągły. To jeszcze wyjdzie w praniu, który tańszy będzie, bo ja chcę kupić nasadzany na tą śrubę z długą końcówką, ale nie wiem, czy wjedzie do garażu. Ten krótki kupię. To już będzie 60. Jak 60 prawidłowa będzie parkotać. Jak kultowa 60. Bo tak to trochę przypomina zatorowski dźwięk. No i to mnie ten, ale dźwięk jest fajny.
z tego tłumika, ale denerwuje mnie to, że on leci na dół, ten dym. To mnie bardzo denerwuje. No, a co do tego wskaźnika? Czemu jest ten przewóz demontowany? No, tutaj ten stary czujnik niestety trzeba było zakręcić tamtego, wiecie, kolej. A jeszcze pokażę, bo mam gdzieś położony tamten przewód. Ale to za tydzień, w sobotę. Nie, w sobotę. Bo w zeszłym tygodniu, chyba 19, to było zakładane. Czy nawet 18. Nie wiem. No, przewód jest. Tu też nowe te są. Na maskę. O, na maskę. Na lampy. No, tu cię kolej. Przeważnie na łączeniu. I nadal cieknie. Widzicie? O, widzę na dwór może. Będzie lepiej widać. Widzicie? Olej cieknie. Z tego cieknie olej. Ale się niedobrze pokazywał. 4 bary, tak jak mówiłem. Ale cieknie olej. Na łączeniu. Jak to wam pokazać? Na łączeniu czujnika z tym. I tu trochę cieknie olej. To trzeba będzie odkręcić, bawić się z tym. Może. No bo to. No, działa. Ale olej cieknie bardzo. To jest jakieś gumy z dętki starej. Czy my myśli uszczelki. O, kość się przebawi. No i jeszcze na zakończenie pokażę światła. Bo działają wszystkie. Jak na filmie ten z pracy silnika, jak się wyjeżdżało na piątce. Poprzedni film. No, kontrolki działają. No i to będzie już zakończenie. Siemano, do następnego vloga.